Jest jednym z najważniejszych polskich lekarzy i naukowców. Nie tylko dzielnie niesie kaganek wiedzy i oświaty, posuwa do przodu dziedzinę, którą się zajmuje od wielu dekad, ale jest na dodatek sprawnym menedżerem, umiejącym perfekcyjnie zorganizować swój warsztat pracy. Oto laryngolog, audiolog i foniatra. Twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Orzeł stulecia dla profesora Henryka Skarżyńskiego. Zapraszam. Proszę Państwa, wyróżnienie od gremii w takich okolicznościach, w tak dostojnym gronie, to coś absolutnie wyjątkowego. Dziękuję. Gratuluję wszystkim laureatom. Pan redaktor dużo powiedział, niewiele mogę dodać. Jako lekarz i mikrochirurg staram się, by polscy pacjenci mieli dostęp do najnowszych technologii, jako pierwsi albo jedni z pierwszych w świecie. Od 20 lat wykonuję tych operacji najwięcej w świecie, a wraz z moim zespołem tylko w pierwszym kwartale tego roku, w szczególnym kwartale, kiedy jako lekarze byliśmy pod ogromną presją, wykonaliśmy 25% takich najbardziej zaawansowanych procedur w odniesieniu do 150 ośrodków amerykańskich, z tym, że oni wykonują je w ciągu roku. Dziękuję.